Witam wszystkich z Bursztyni. Zanim zobaczycie początek w ogóle tego filmu, jeszcze z Bukaresztu, to chciałem coś powiedzieć, ponieważ nie daje mi to spokoju, ponieważ filmy z podróży nie chcecie oglądać. Napiszcie, czemu macie w dupie filmy z podróży, czemu nie chcecie ich oglądać, bo widzę, że się nie wyświetlają w ogóle. Jak ja robię jakieś filmy tematyczne, opowiadam coś o Rumunii, o Rumunach, jakieś swoje rozkminy i przemyślenia, to wtedy są, powiedzmy, w tysiącach te wyświetlenia. A gdzie wyświetlenia, jeśli chodzi o podróże? Czemu? Powiedzcie mi, czemu macie gdzieś filmy z podróży? Oglądajcie, oglądajcie. Nie miejcie w tyłkach filmów z podróży. Po prostu was zachęcam, ponieważ to jest też właśnie, jak wygląda Rumunia. Jeżeli jesteście zaciekawieni, jak ten kraj wygląda, to najlepszym momentem, najlepszą okazją do tego są właśnie takie filmy z podróży, żeby pokazać, jak ten kraj wygląda. To jak tu jesteśmy teraz w górach, na przykład w Bursztyni, czy jak byliśmy jakiś czas temu w Synaja. Tak samo jak byliśmy w Grecji. Ja nie wiem, co się podziało, że nie chcecie oglądać, wiatr się zerwał, nie chcecie oglądać tych filmów takich, jak my gdzieś tam podróżujemy. Nie rozumiem tego fenomenu. I nawet w tych filmach zacząłem pokazywać tak więcej, tak jak tam były sugestie, jeśli chodzi o te filmy, żeby pokazywać więcej, nawet z moją jakąś tam narracją i komentarzem, i mniej w tych vlogach. I tak robię te filmy, bo wziąłem sobie to do serca, a nie wiem, co się stało po prostu. Nie chcę się żalić, nie chcę nie wiem, mieć do kogokolwiek pretensji, tylko jeszcze raz zachęcam, żebyście oglądali te filmy nasze z podróży, a nie tylko gdzieś tam jak łażę po Bukareszcie i sobie o czymś gadam do was. Także teraz będzie właśnie początek tego filmu. Dzień dobry wszystkim, witam z dworca Garadenot w Bukareszcie. Idziemy teraz za mną na pociąg i wybieramy się w góry. W dniu dzisiejszym jedziemy do Bursztyni, także myślę, że będzie na pewno fajnie. No i odezwę się do was, jak będziemy na miejscu. Teraz jest huk od pociągu przy dworcu. Dużo się dzieje, dużo ludzi wyjeżdża gdzieś na weekend, ponieważ jest sobota, także tak to wygląda. No i co? Zapraszam was na dzisiejszy film. Dojechaliśmy do Bursztyni, podróż nam zajęła tam 2,5 godziny około. Zleciało szybko, trochę spaliśmy podczas jazdy pociągiem, także odpoczęliśmy i idziemy w tym momencie zobaczyć, czy jest gotowe nasze zakwaterowanie. Jak nie będzie gotowe, to zostawimy sobie rzeczy i gdzieś tutaj będziemy sobie chodzić po Bursztyni, ale zaraz się przekonamy. No i wychodzimy na razie z tej stacji kolejowej. Pociąg widzę, że rusza tam dalej, już odjeżdża w stronę Braszowa. Tak wygląda stacja kolejowa w Bursztyni. Bursztyni jest oddalone dwie stacje dalej od Synaja, także to jest blisko. I co muszę powiedzieć, w Synaja chyba była ładniejsza ta stacja kolejowa. Nie za no, there was more pretty railway station in Synaja, I think so. Tak, tam było naprawdę
ładnie, jeśli chodzi o stację kolejową, ale tutaj w Bursztynie natomiast jest taki widok na góry. I te góry są tutaj tak blisko, tak bliżej, także to jest miejsce, w którym lepiej po prostu widać te góry. Najlepiej, najlepiej. Jest naprawdę tutaj pięknie. No i co, my musimy przejść i popatrzeć pewnie na jakąś mapę, gdzie jest to nasze zakwaterowanie. I my musimy iść w tą stronę, jakieś 500-550 metrów i tam jest hotel, w którym się zatrzymamy. No i chciałem jeszcze pokazać, jak wygląda tutaj okolica w centrum w Bursztynie. Tutaj po prawej jeszcze pokażę. Tam jest Anna przechodzi, tam jest ten dworzec kolejowy, a my idziemy tam na wprost. No i zobaczymy za chwilę, jak będzie, jak będziemy spędzać nasz czas. Tutaj jakiś taki mijamy most, którym się przechodzi na drugą stronę ulicy, żeby było bezpiecznie. Ale stary ten most, zaraz wam go pokażę, jeszcze obrócę się. Popatrzcie się, taki stary metalowy most. No ale, o, a Jana mówi, że musimy nim iść. No to dobrze, to idziemy na górę w takim razie. I już jesteśmy na górze mostu. Zobaczcie, taki widok. Przejdę tutaj, żeby pokazać troszkę przez kratę na ulicę. I tam taki piękny widok na góry. Tam po drugiej stronie ulicy jest taka restauracja. Ona nazywa się Autoserwire. I to jest tego typu miejsce, w którym można zjeść tanio i zjeść takie tradycyjne rumuńskie jedzenie. Także byliśmy tam prawdopodobnie kiedyś z Aną w tym Autoserwire, jak byliśmy poprzednio w Bursztynie. Także no mogę polecić też to miejsce, jeżeli chcecie właśnie znaleźć coś takiego, co jest tradycyjne i coś, co nie jest drogie i nie zrujnuje waszej kieszeni. I zobaczcie, ile samochodów tędy jeździ. Ja wiem, że nie wszyscy akurat do Bursztyni, ale po prostu w tym regionie Prachowa bardzo wiele ludzi, turystów przyjeżdża na weekend, przejeżdżają właśnie przez Bursztynię, jadą do Synaja czy do jakichś innych okolicznych wiosek. Po prawej stronie widać Mega Image, sieć takich sklepów popularnych w Rumunii. I my zmierzamy naprzód i prawdopodobnie z tego, co orientowaliśmy się, to ten hotel już jest tam dosłownie przed nami, ale teraz go nie widać, ponieważ jest za drzewami. Więc musimy podejść troszkę bliżej, no i przekonamy się, czy to jest to miejsce, którego właśnie szukamy. Taki ciekawy domek z takimi wieżyczkami. Mnie się to kojarzy z takimi domami, które budują Cyganie. Ale czy tak jest i czy oni faktycznie tam mieszkają? Oni mają taki charakterystyczny styl budowy, jeśli chodzi o właśnie tego typu domy. I ja tu gadam o cygańskich domkach, a my jesteśmy pod naszym hotelem. Ten budynek, co widać przede mną. No i idziemy się dowiedzieć, co i jak tam. Czy mamy już gotowy pokój, czy nie? Przekonamy się. Ona idzie, przewodniczka przede mną pierwsza, także zaraz. Tu jest gdzieś recepcja, tak? Dobra, to wchodzimy na recepcję. Jest, pokój mamy gotowy. Idziemy na drugie piętro. Tutaj mam klucze, numer 206. Także zaraz zobaczymy, co udało nam się wynająć. I zanim wejdziemy do pokoju, to tutaj jest taki hall, korytarz. Piękny widok z tego miejsca. I dobrze, ja już tutaj zdążyłem otworzyć ten pokój kluczami w międzyczasie i możemy wejść do środka, zobaczyć, jak wygląda. Będzie chyba trochę ciemno, ale damy radę. Także taki pokój, łóżko. No i co? No, ten standard. Może być tak. Obrócę się tutaj. Szafa. Anna wchodzi do pokoju. Łazienka, która wygląda w ten sposób. Toaleta zdezynfekowana. No to chyba dobrze. Jeszcze taki brodzik z prysznicem. Także tak to się prezentuje. I przejdę jeszcze raz do tego pokoju, żeby może pokazać wam widok z okna. I zobaczcie, jaki mamy widok z okna. Naprawdę, no, nie ma co mówić. Naprawdę widok jest fajny na góry. Może nie jest jakiś taki aż znowu bardzo spektakularny, bo widziałem tam ładniejsze miejsca, ale co, nie ma co narzekać. Uważam, że jest fajnie. A po prawej stronie widać tory kolejowe, no i tamtędy pewnie jeżdżą pociągi. Ciekawe, czy będzie duży
hałas, czy będzie je słychać w nocy, czy też nie. W pokoju mamy też taką lodóweczkę, także sobie tam coś wsadzimy, jakieś picie później. I a propos picia, to wydaje się, że wody mamy w gratisie tutaj, także fajnie. Rozpakowaliśmy się w hotelu, wzięliśmy tylko jeden plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami. Mamy też kurtki przeciwdeszczowe, bo w górach pogoda lubi się zmieniać. I już przekonaliśmy się o tym, będąc w Synaja, kiedy nas złapał deszcz. Możecie sobie zobaczyć film, który zrobiliśmy z tamtego miejsca. Naprawdę tam było ślicznie, równie pięknie jest w Bursztyni. I idziemy teraz właśnie zwiedzać okolice. A przed nami taki piękny widok na góry. I my podążamy właśnie tam w kierunku tego widoku na góry. Jeszcze nie wiem, gdzie idziemy. Wszystko wyjdzie w trakcie, wszystko się okaże. I wszystko będzie na takim pełnym spontanie. Nie mamy niczego zaplanowanego, ale myślę, że na pewno będzie fajnie. Trochę pokameruję, jak idziemy tędy drogą i chciałem jeszcze powiedzieć na temat hotelu. Noc w takim hotelu, jak my tam mamy, kosztuje 243 leje, ale mamy to szczęście, że zapłaciliśmy takimi ticketami. Anna ma taką możliwość pracy, dostaje raz na roku jakąś tam sumę na takiej specjalnej karcie i tą kartą można płacić właśnie albo w restauracjach, albo za jakieś zakwaterowania, także no, korzystamy, bo trzeba to wykorzystać. No i praktycznie nic nie płaciliśmy z jakiejś tam gotówki naszej, tak? Także to jest taka fajna opcja. Po drodze chciałem wam pokazać właśnie, jak wygląda jeszcze okolica. Taki domek, nie, to co jest restauracja prawdopodobnie. Albo jakiś sklep, nie wiem, nieważne. No i my idziemy dalej. Chciałem jeszcze powiedzieć, że śniadanie tam nie mamy wliczone w cenę. Kosztuje 35 lejów śniadanie od osoby, ale zastanowimy się, czy chcemy, czy nie. Czy sobie coś kupimy po prostu w sklepie. To jest kwestia do przemyślenia. I poprzednio, jak byliśmy w Bursztyni, to wynajęliśmy sobie takie zakwaterowanie, które nie było zbyt atrakcyjne, taka wizuina, taka nora, a to jest nawet całkiem fajne, także może być. To jest i tak na jedną noc, żeby tylko tutaj przenocować. Myślę, że jest naprawdę w porządku. No i jest w centrum, jest w dobrej lokalizacji, także mamy wszędzie blisko. Nie przyjechaliśmy samochodem, przyjechaliśmy pociągiem, z tego względu, że muszę jeszcze naprawić koło w samochodzie, ponieważ jak wracaliśmy z Grecji, to już będąc 2 km od domu w Bukareszcie, najechałem lewym tylnym kołem na krawężnik. I tak najechałem, że wyszczeliła opona, taki był huk. I no, jest opona do wyrzucenia i planuję założyć opony na razie zimowe, ponieważ nowe opony, jak wiecie, dużo kosztują, kupię dopiero letnie opony na sezon letni, jak w przyszłym roku. A teraz no to i tak trzeba założyć zimowe, to trzeba założyć zimówki, więc chciałem poczekać z tym założeniem też opon, ponieważ mieliśmy jeszcze ciepłe dni w Bukareszcie, jeszcze było słonecznie, upalnie, a teraz już się robi tak właśnie pogoda jesienna, więc będzie dobry moment nawet w przyszłym tygodniu, żeby zmienić sobie te opony na już zimowe. A tutaj w międzyczasie przyjechaliśmy, to jak mówię, pociągiem. I bilet kosztował 26 chyba lejów, 26 lej? 22 leje, no, także 22 leje bilet od osoby za pociąg. To i tak wychodzi pewnie taniej niż jakbyśmy mieli tutaj przyjechać autem. Także dobrze, że mamy po prostu takie możliwości. I proszę, jak pięknie powiewa rumuńska flaga, a w tle piękne góry. Tak w ogóle to zobaczcie, ile tych flag Rumunii jest. Wszędzie są. Tam te logo Unii Europejskiej, ale to tylko logo, tak? A flagi są wszędzie. I tutaj idąc ulicą nawet są takie słupy. Zaraz tam podejdę. To będziecie widzieli. Aha, ona mówi, że to jest urząd miasta. Urząd miasta, to co przed chwilą wam pokazywałem. A tutaj na takich słupkach co kawałek są wywieszone rumuńskie flagi. Powiedzcie mi, czy w Polsce coś takiego widzieliście, bo ja nigdy. Polska to jest taka bezpłciowa, jeśli chodzi o te flagi.
I zaraz ktoś mi pewnie powie, że się czepiam, ale taka jest prawda, a ja jestem taki, że mówię to, co myślę. I takie rzeczy można kupić, jakieś wafle, gogoshi. O, jakie gogoshi, zobaczcie się, to są takie małe ponczusie. I klatite de poveste to takie jakby historia naleśników. Takie można tutaj kupić. Nie wiem, nie widzę, żeby ktoś tam robił. Nie ma, chłopak siedzi i się nudzi. A my idziemy dalej. I coś dla miłośników holów zakupowych, Pepco, które mijamy. I właśnie pytałem się Jany, bo tam mijaliśmy takie miejsce, w którym kiedyś, dawno temu, jak tu byliśmy w Busztyni, kupowaliśmy gorące wino. Ale jeszcze się nie zaczął sezon na gorące wino. Jest jeszcze za wcześnie, pewnie za parę miesięcy dopiero będzie można kupić, przyjechać, napić się dobrego, gorącego wina w rumuńskich górach. A my zmierzamy dalej naprzód. I zmierzamy taką drogą, tam niedaleko jest taka kolejka linowa, którą można wyjechać na górę. Tam są takie ciekawe skały, które można zobaczyć, ale kiedyś już przymierzaliśmy się tam, żeby wyjechać i była bardzo duża kolejka. Dzisiaj nie wiem, czy tam będzie duża kolejka, ale sprawdzaliśmy ceny i żeby wyjechać na górę, my, dwie osoby dorosłe, bilety kosztują 170 lejów. I jeszcze żeby wrócić, drugie 170, czyli to jest 340, czyli wiecie klimat? Kolejką? Takie pieniądze, ja rozumiem, że tam ładnie jest i tak dalej, ale to jest przegięcie pały, takie ceny po prostu tak drogo. Nie wyjedziemy tam, przyjedziemy kiedyś samochodem. Jest możliwość samochodem. Ktoś właśnie z auta coś zgubił, jakąś ramkę. Ale teraz auta po tym jeżdżą i się tuką. Także może kiedyś, bo jest też możliwość, żeby tam dostać się jakoś samochodem. Tutaj wiem, że proponowano nam kiedyś takie wycieczki też autem, ale one też kosztowały coś około 250 lejów, także to są naprawdę duże koszta i nie chcemy. Nie chcemy tyle płacić, tak? Ja jestem centuś z Krakowa, to wiecie zresztą, to ja muszę się 10 razy zastanowić, jak każdą złotówkę wydam i taka jest prawda, tak? No i co, przyjedziemy innym razem i wyjedziemy tam w końcu na tą górę, jak zobaczyć te skały, jak to wygląda. Nie będziemy płacić po prostu aż tak dużo. 340 lejów, 340 naprawdę, to jest chore. Dlatego idziemy tutaj, będziemy sobie spacerować. No i zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. I tu możecie przyjechać sobie samochodem, zaparkować i tak jak tam przeczytałem, to są ceny 5 lejów za godzinę lub też 15 lejów za cały dzień. I tam stał taki pan w czapce z wąsem, który pobiera te opłaty. Idziemy pod górę. I tam przed chwilą pan nam proponował właśnie taką wycieczkę, żeby nas zabrać samochodem. Ale nawet już nie pytaliśmy się o cenę, bo po prostu szkoda zawracać jemu głowy i nam marnować czas. Nie byliśmy zainteresowani i idziemy na razie na piechotę. Zobaczymy to, jak mówię, gdzie dojdziemy. Nie mamy żadnego kompletnie planu jakiegoś większego i rozkoszujemy się takim pięknym widokiem na góry, bo jest po prostu na co popatrzeć. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, tam leci, ale go pewnie będzie słychać helikopter. Chyba taki ratowniczy, tak mi się wydaje. O, teraz będzie leciał gdzieś nad nami. Widać go czy nie widać? Widzicie czy nie? Dajcie znać. Bo ja będę dopiero to widział, jak będę edytował ten film. Pa, pa, panie pilocie. Ma pan dziurę w samolocie. Helikopterze. I taki mały sklepik osiedlowy, chciałoby się powiedzieć, w jakimś takim małym bloku. To jest blok, to nie jest domek, nie dajcie się zwieść. Muszę uważać, bo jeżdżą samochody tędy ulicą, ale chciałem wam jeszcze pokazać reklamę. A czemu nie? Taka reklama Dino Parku. Tam przede mną jest i ten Dino Park znajduje się w Rysznowie. No to nie jest tak daleko stąd. I mieliśmy tam przyjemność za mną być, było naprawdę fajnie. Także jak macie dzieciaki i chcecie im zrobić jakąś atrakcję, to zapraszam was do tego Dino Parku i naprawdę tam, nie wiem jak teraz, ale wtedy ceny za wstęp były naprawdę atrakcyjne. Prawdopodobnie około 35 lejów, przeliczając prawie 1 do 1. Tyle samo na złotówki to było za osobę, także uwierzcie mi, że to nie jest drogo jeszcze za wstęp do takiego Dino Parku, a jest ten park naprawdę duży, ma tam dużo różnych atrakcji.
nawet wybuchający wulkan. Także fajne miejsce. Serdecznie Wam polecam. Nie zaczynają się pamiątki i duperele. Można kupić jakieś, jak widzicie, Nordic Walking, tak? Różowa Pantera, różnego rodzaju magnesiki i inne duperelki. Jejku, myślałem, że to jest manekin, a to jest prawdziwy gość, tu siedzi normalnie na tych skrzynkach. Myślałem, że to jest manekin, ale ja ale jestem głupi czasem. Lody jakieś, tak? No i co? I wszędzie restauracje. Tam też po prawej stronie znowu jakieś pamiątki, także tu się zaczyna taka bardzo turystyczna część, jeśli chodzi o Bursztyn. A i ten budynek po prawej stronie, telekabina Bursztyni, tam właśnie idzie się na tą kolejkę, która jest taka droga, żeby wyjechać i zobaczyć te ładne miejsca, skały, etc. I właśnie taka jedna telekabina zmierza tam do końca trasy. No na końcu to wiadomo, że ona musi powoli, no ale czy, powiedzcie mi, czy to jest warte takich pieniędzy? Dobra, już nie chcę narzekać, idziemy dalej. Tutaj prowadzi taki szlak i będziemy sobie tędy spacerować. Przed chwilą słyszeliśmy, jak taka pani szła, schodziła tędy tym szlakiem z góry i mówiła, że jak była we Włoszech, w Milanie, to tam płaciła za jakąś taką kolejkę 30 euro. No gdzie, umówmy się, tam są euro, tu są leje, ale ludzie tu zarabiają w lejach i zarabiają to, jak zarabiają. Rumunia nie jest zamożnym krajem. Chciałoby się rzec, że jest wręcz biednym i takie ciągnięcie pieniędzy dużych od obywateli tego kraju to jest lekka przesada, ponieważ ceny są zachodnioeuropejskie w niektórych miejscach, a ona mi tam pokazuje, że widać kolejkę, jak zmierza. Później Wam pokażę, bo jeszcze będzie pewnie jechała. I co, ceny są zachodnioeuropejskie, jeśli chodzi na przykład o taką kolejkę, a zarobki wschodnioeuropejskie, tak? Także to jest taki smutny aspekt, jeżeli o tym mówimy. I co? Zgubiłem myśl, bo Anna mi pokazywała tą kolejkę, ale nieważne. Przypomnę sobie, to Wam powiem. Idziemy dalej. Zapraszam na reklamę. Od teraz możecie wspierać nasz kanał finansowo i wybrać jeden z kilku wariantów, który będzie dla Was odpowiedni. Opcje te są dostępne na stronie głównej kanału oraz pod każdym z naszych filmów. A musimy iść właśnie taką drogą i teraz, jak to chwilę sobie tak pomyślałem, to już wiem, co miałem na myśli. I ktoś mi kiedyś tak napisał w komentarzu: Rafał, ale czemu ty mówisz na polskie złotówki cebuliony, a na rumuńskie leje? I wtedy odpisałem na ten komentarz, że po prostu nie wymyśliłem żadnej nazwy, żeby tak sobie trochę strzydzić z tych rumuńskich lejów, tak jak to robię z polskich złotówek, a można powiedzieć, że są tyle samo warte, czyli nic nie warte w porównaniu do tych innych walut, do dolara, euro czy franka. To naprawdę za te waluty trzeba tutaj płacić dużo, tak samo jak i w polskich złotówkach. I pomyślałem sobie tam, taran, tadam, że będę mówił teraz na rumuńskie leje pufulec. A czemu nie? To będą pufulec, bo są jeftin szibun, czyli tanie i dobre, tak? Także polskie będą nasze złotówki cebuliony, a rumuńskie leje pufulec. A pufulec to są takie w ogóle chrupki kukurydziane. Tu Wam gdzieś wstawię zdjęcie, żebyście mieli obraz, o czym mówię w ogóle. I piękny taki szumiący wodospad, ludzie na szlaku i my idący pod górę. I proszę, nawet wersja dla wygodnych, podjeżdżają sobie samochodami gdzieś tam właśnie pod górę. No nie wiem, może też nie chcę tak do końca się śmiać z tych ludzi, bo może mają tam jakieś domy albo coś, może nie do końca ich sprawiedliwie oceniam, ale ci, co chcieli podjechać bliżej, to sobie zaparkowali właśnie tutaj. I ten Opel czerwony na przykład, co jest przede mną, no to
Widać, że on jest słoik z Bukaresztu, a ludzie, którzy są stąd, mają tablicę, tak jak ta Skoda Pecha, znaczy region Prachowa. Idziemy dalej pod górę. I zrobiło się ciepło, dlatego też zdjąłem sobie bluzę i idziemy pod górę. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. I taka droga wjedzie przez las. Fajnie się idzie, tylko że słyszę, jak ktoś tam kosi trawę. Strasznie to jest takie upierdliwe, bym powiedział, ten dźwięk w takiej naturze. Okej, dobra, niech tam sobie koszą, ale mogłoby to być trochę cichsze w takim miejscu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj taka droga, widzicie, kamienista. Troszkę jest ślisko, nie wiem, chyba padało. Tak jak patrzyliśmy i sprawdzaliśmy pogodę jeszcze w drodze w pociągu, jak byliśmy, to Anna mówiła, że padało i chyba faktycznie widać to po tej drodze, ponieważ są mokre kamienie, jest troszkę ślisko, ale idzie się tak jak się idzie. Nie ma co narzekać. A tam jakbyście chcieli iść, tam to by było ciężko dopiero po tej ziemi, po tym błocie w górę. A my mamy taką drogę, która nie jest wcale najgorsza, no tylko że trzeba iść pod górę. I tak są oznaczone szlaki. Ten szlak wjedzie do kaskada. How to say you? Urletuare. Kaskada Urletuare. I to jest ten czerwony szlak w kółku. I co? Musimy iść chyba tamtędy, w lewo właśnie. I w górę. Chyba nie ma innego wyjścia. I tak prowadzi ta droga. A co to tutaj idzie? Gazociąg z Rosji? Nie wiem. Możliwe, że tu idzie po prostu gaz z Rosji i tędy dostarczają. Tak mi się coś wydaje. I taka droga przed nami. Faktycznie jest troszkę błoto. Ona idzie. Już się troszkę nawet poślizgnęła, ale musi dziewczyna uważać. I naprawdę... O, zobaczcie, no nie mówię, że błoto. Mówię właśnie. Takie błotko. Trzeba uważać, żebym nie glebnął zaraz gdzieś. Bo się skończy filmowanie. I żartowanie o gazociągach z Rosji, tak? Także... Takie są realia, no ale... Ale co, jakoś damy radę, musimy dać radę. Prawda? Prawda. Zobaczcie, takiego grzyba znalazłem. Ale wygląda staro, jest chyba zgniły i nic z niego nie będzie. Ale jest dobry, jest jadalny w każdym bądź razie. Także zobaczymy, może znajdę coś więcej. Kto wie. I robi się coraz bardziej stromo. Tutaj jakieś takie powalone drzewa. Anna, która sprawdza, którędy mamy iść, i ta droga, która prowadzi w dół, skąd przyszliśmy. Czas iść dalej. O, i teraz nawet prosta droga w końcu. Nie ma tak pionowo, stromo pod górę, także idzie się teraz jak alejką spacerową w parku. Jest naprawdę przyjemnie. Tylko że tak, tutaj dochodzimy do jakiegoś... No popatrzcie się jeszcze, jakie znalezisko. Ktoś zostawił grzyby w siatce. Ale one chyba już jakieś spleśniałe tam są. Nie wiem, co to są za grzyby, bo ja tych blaszkowatych to tylko kurki zbieram. A innych to raczej nie. Więc nie wiem, czy to były jakieś rydze, czy co to było. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Tu jest jakaś taka chatka i chyba właśnie tam musimy koło niej przejść i iść pod górę. I w tym miejscu wiodą dwa szlaki. Tam nie widzę, co jest napisane na tamtym, ale my mamy iść tym szlakiem czerwonym do tej kaskady, czyli wodospadu. No i tutaj takie wrażenie robi ta droga, którą się idzie, ponieważ trzeba uważać, jest przepaść mała, żeby nie wpaść, bo można sobie zrobić kuku. I co? Tutaj jakieś powalone drzewa, widzę tam ludzie wracają już pewnie z tej kaskady, wodospadu, mówiąc po polsku. Także zmierzamy do celu i bardzo jestem ciekaw, jak ten wodospad wygląda. Mam nadzieję, że będzie na pewno ładny. Musi być. I co, żeby teraz przechodzić przez takie przeszkody? Trzeba uważać. Tu jest raz, że błoto. Teraz się trzeba schylić pod tym drzewem. I tak. I jakoś damy radę. I Anna tam idzie. Biedna. Pomóc ci? A rzucać? Nie? Dobrze, dałaś radę. Zdolna dziewczyna. Dalej prosto, tak jak w GPS-ie. Idziemy pod kolejnym zwalonym drzewem, ale tym razem już jest łatwiej. No, troszkę niebezpiecznie. Trzeba uważać. Przede wszystkim, żeby się nie poślizgnąć, bo jest to błoto takie
i można naprawdę się wywrócić. Kolejne powalone drzewa, trzeba schylić głowę, żeby się nie ubić i idziemy prosto, idziemy. Anna mówi, że już się nie może doczekać tego wodospadu i oczywiście ja ten film będę edytował tak, żeby ładnie wyglądał z muzyką i tak dalej, ale postawiam też takie urywki, albo już je widzieliście, jak idziemy za mną razem i to się samo, słuchajcie, nie nagrywa, samo nie, bo trzeba się wrócić po kamerę, trzeba po prostu takie ujęcia zaaranżować troszkę, także mam nadzieję, że wam się podobały albo będą podobać, bo jeszcze może kilka takich zrobię, zobaczymy, także napiszcie, czy wam się ogólnie podoba taki film z naszej podróży ze zwiedzania w górach w Bursztynie. Anna sobie ubrała taką kurtkę przeciwdeszczową, ja idę dalej w koszulce, bo jest mi gorąco, ale jej się zrobiło troszkę chłodniej i przechodzimy teraz przez taki mostek. No muszę powiedzieć, że Trzeba uważać, bo jest naprawdę troszkę stromo. Tutaj jest jakaś poręcz, taka przynajmniej pseudoporęcz, żeby się troszkę przytrzymać, no i żeby sobie przejść na drugą stronę. Tutaj nas puszczają, bo naziła. No i my ruszamy dalej. Dojdziemy dzisiaj do tego wodospadu, czy nie dojdziemy? Ale chyba słychać go, czy to jest wiatr? Sam już nie wiem. Chyba wiatr. Wiatr się teraz zerwał. I przed chwilą gość szedł na bosaka, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. No, chyba mogła tylko jedna osoba iść, Wojtek Cejrowski, ale on to nie, nie sądzę. I proszę, doszliśmy do wodospadu. Zobaczcie, nawet tutaj ktoś sobie zrobił biznes i sprzedaje różne rzeczy. Co tu jest? To są właśnie pufulec, o których mówiłem. Takie chrupki kukurydziane, pufulec. No i takie macie różne inne snaki i przekąski w tym miejscu. A ja idę teraz tam pod ten wodospad, żeby go ujrzeć, pokazać wam też również. I tutaj już będzie trochę głośno, to się wyłączę i może zrobię jakieś ujęcia. Do spadu. Uważam, że fajne miejsce, warto tutaj przyjść. Trasa jest łatwa i przyjemna dla każdego, można by powiedzieć. Wychodzą tutaj również dzieci, także nie ma nic strasznego, można spokojnie, śmiało iść. Może na początku jest troszkę stromo, ale każdy uważam, że sobie poradzi w tym miejscu, żeby przejść. Także no i jest ok, jest ok. I wracamy teraz tam do miasteczka, do Bursztynie, no, znaczy cały czas jesteśmy w okolicy, tak, ale tam już do centrum, no i chcemy znaleźć, że tak powiem, jakąś restaurację, no i zjeść coś w końcu ciepłego, do jedzenia, dobrego. Tam były jakieś takie możliwości na górze, ale my z tego nie skorzystaliśmy, bo to są jakieś takie, wiecie, jedzenie takie niezdrowe tam tego typu, a my chcemy zjeść coś porządnego, mamy ochotę na jakąś zupę zaną. I zobaczymy, jakie te zupy znajdziemy w jakiejś restauracji. Tutaj już nie będę filmował, jak schodzimy, bo nie będę się powtarzał. I zobaczymy się, jak zejdziemy na dół. I zeszliśmy na dół. Jeszcze wam chciałem pokazać przepiękny widok, także 3, 2, 1, 0 start. Tutaj będziecie widzieć. I co? Jesteśmy trochę głodni. Trochę jesteśmy głodni. Zmierzamy znaleźć coś dobrego do jedzenia. Także taki jest plan. A co potem? To zobaczymy. I zatrzymaliśmy się w restauracji, zamówiliśmy sobie dobre jedzenie, później wam pokażę, co będziemy mieli. Ja mam do picia oczywiście piwo,
rumuński ursus. Dobre, pyszne, zimne. Jeszcze wam coś chciałem pokazać. Ona sobie popija lemoniadę, a tutaj taki pan przyniósł nam takie szpargały duperele i postawił na stole. Powiedzieliśmy, że nie chcemy, dziękujemy, no ale to jest taka metoda sprzedaży. Po prostu zostawia to na stole, no i żebyśmy się zapoznali z towarem i może się przekonamy i coś kupimy. Ale nie chcemy, nie chcemy tym razem, także dziękujemy. Dam ci jeszcze tego pana pokazać, bo tu zbiera też szpargały, poszedł ten w czerwonej koszuli. Także tak to wygląda, a my czekamy na nasze zamówienie. I proszę, to jest nasze zamówienie. Ja dostałem zupę fasolową. Tutaj widzę, że mam cebulę nawet do niej. Także dobrze, ja lubię taką cebulkę. I jeszcze przejdę, trochę pochylę się nad tym talerzem Anny, miseczką. Anna ma zupę jarzynową. Także życzę nam smacznego, no i wcinamy, bo jesteśmy bardzo głodni. I to nie koniec z jedzenia, bo dostałem coś, co po prostu uwielbiam. Muszę wam to pokazać. I proszę bardzo, to jest tradycyjne micz, grillowane. Czyż może być coś lepszego? Nic nie ma lepszego po prostu, jeśli chodzi o Rumunię. Znaczy, no są wiele potraw, tak, ale micz jest moją ulubioną i tutaj mam podany z takimi smażonymi grzybkami na masełku i tradycyjnie z musztardą. I wyszliśmy z tej restauracji. Uważam, że jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Ta zupa fasolowa była taka pyszna. Tam pływało dużo mięsa takiego wędzonego jakiegoś. Naprawdę nie żałowali tego. I 19 lejów kosztowała taka zupa fasolowa. Duży talerz, do tego cebula. Pani pytała się, czy chcemy kifle, czyli takie bułki. Oczywiście powiedzieliśmy, że nie. Miała szczęście, ponieważ jej mózg nie eksplodował, tak jak przeważnie to kelnerzy reagują. No po prostu jej to było obojętne. Miałam wyjebane za przeproszeniem, czy my chcemy chleb, czy nie. Ale rzadko się to zdarza. Przeważnie ludzie są bardzo tacy zaskoczeni, kelnerzy, tak? Jak my odmawiamy chleba. I co więcej, micz był naprawdę pyszny, fajnie upieczony, ta zupa Anny jarzynowa też była dobra, bo skosztowałem. I grzyby. Grzyby, które były do tego micz. Wziąłem sobie, żeby to były takie lekkie węglowodany. Nie jeść jakichś tam znowu kartofli, zimniaków, pyrów. No i uważam, że grzybki były dobre. Smażone na masełku, tłuste takie. Naprawdę mnie to smakowało, tak? Ja jem tłusto. Na keto się je tłusto, tak? Także tak to wszystko wyglądało. Zmierzamy teraz do zakwaterowania. Jeszcze pokażę wam tak trochę spod pierdolki. Może będzie widać tam gość z kaskiem siedział na ławce. Także zmierzamy do zakwaterowania i będziemy tam sobie odpoczywać. I tak planuję, żeby zakończyć ten film w tym miejscu, ponieważ dużo dzisiaj nagrałem i wiem, że jak robię te filmy długie, to one tak się oglądają, jak się oglądają, nie wszyscy oglądają do końca, więc postanowiłem zrobić trochę krótszy film i w dniu jutrzejszym jeszcze coś nagram, jak będziemy tutaj w Bursztynie. Pewnie nie jakiś znowu długi odcinek, jakiś krótki, ale tak czy inaczej powstanie. Także to jest wszystko w tym filmie, co wam chciałem dzisiaj pokazać. Jutro będę jeszcze coś nagrywał. Powstanie jakiś krótszy epizod z naszej podróży i tak jak powiedziałem na wstępie tego filmu, oglądajcie te filmy z podróży. Zachęcam wszystkich, żebyście tak wchodzili, oglądali, bo to jest właśnie to, o czym mówię, że Rumunia to nie tylko Bukareszt, Rumunia to nie tylko to, o czym opowiadam, te jakieś tematy o kobietach, mężczyznach, które się wyświetlały fajnie i tak dalej, nie? Ale Rumunia to jest również Bursztyn, to jest Synaja, to są miejsca, w których podróżujemy, czy na zewnątrz Rumunii, tak jak byliśmy w Grecji. Zachęcam was do oglądania właśnie takich filmów. One są bardziej takie ambitne, bym powiedział. Inaczej to wszystko wygląda, tak, a nie takie zwykłe chodzenie i pitolenie o jakichś rzeczach po Bukareszcie, tak? Jak się to mówi. Spacerując po mieście, tak? Także to jest tyle końcem tego odcinka. Zostawcie jakiś komentarz. Zachęcam was oczywiście do subskrypcji naszego kanału. No i dajcie łapki w górę. I zapraszam na nasze następne filmy z podróży i nie tylko. Do zobaczenia.
A tutaj właśnie ludzie przyjechali z Bukaresztu taką ciuchcią do Bursztyni. Zatrzymała się, bo tu ma stację końcową. Do zobaczenia.